Cześć, nazywam się Artur Zaskórski, jestem doradcą kulinarnym w firmie Łukosz. Dzisiaj swoją kuchnię przeniosłem na Stadion Miejski w Bielsku, a ze mną sam Łukasz Sierpina. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Cześć. Łukasz, powiedz, co ty jadasz na śniadanie? Wiesz co, ze mną akurat sytuacja jest taka, że ja mam swoją dietę pudełkową, która się tam składa z 5 dań. Jest to dieta, która ma w sobie 2,5 tysiąca kalorii. I o tyle fajne, że już te zestawy są zrobione i tak naprawdę jest to tak wielce zbilansowane, bo jednego dnia na przykład jest to owsianka, drugiego dnia jest to jakiś jogurt z bakaliami, trzeciego dnia są to jakieś kanapeczki z jakąś pastą, więc tak naprawdę jest kilka tych produktów, z których korzystam. A czy jakieś fast foody wchodzą w grę? Jakieś dodatki, coś po meczu, po takim, masz jakieś pozwolenie na? Znaczy, powiem ci tak, to wygląda tak, że wiadomo, że te kalorie w większej ilości muszą być spożywane przez nas po meczu, szczególnie po takim dużym wysiłku. I najczęściej jest to pizza, nie wiem, jakieś hamburgery, również te hot dogi, które tutaj masz przedstawione, wchodzą w grę, bo wyglądają bardzo apetycznie, no i też widzę, że mają fajne składniki odżywcze. A więc dzisiaj myślę, że zrobimy razem hot doga, górala. Co ty na to? No, powiem ci, że jestem bardzo fajnie do tej propozycji nastawiony. Naszego hot doga górala przygotujemy dzisiaj z parówek z fileta indyczego. Do tego zrobimy sałatkę z ziół i dobry sosik. Łukasz, zaczynamy gotować. Nasze parówki się grzeją. Pamiętajcie, żeby ich nie zagotować. Ty przygotujesz sałatkę. Myślę, że kilka ziół, których tu użyjemy, będzie na pewno super smakować. Ja zrobię sosik na bazie ogórka kiszonego, jakieś pieczarki, papryki, cebulki i wymieszamy to z dobrym, samemu zrobionym ketchupem. Dobra. Możesz wziąć, urwać, ja posiekam. A tak w międzyczasie zadam ci kilka pytań. Powiedz mi, czy w domu parówki jadacie? Jadamy parówki, oczywiście, że tak. Szczególnie moja córeczka, która ma 3 latka, uwielbia parówki. Czy jakieś wspomnienia może z dzieciństwa swoje, czy z treningów? Jak to wyglądało u ciebie? Wiesz co, ogólnie jeżeli pytasz o jedzenie, tak? O jedzenie, bo powiem ci tak szczerze, miałem taki... Mam dwóch synów, obydwoje w piłkę kopali, ale jeden jak chodził na treningi zawsze miał wspomnienia, bo nosił chipsy i napoje takie niedozwolone. I trener mu kazał dodatkowo biegać. Czy u ciebie też były takie wspomnienia? Wiesz co, nie, no myślę, że takich rzeczy to nie było. Może gdzieś tam bardziej w czasach szkolnych. Przepraszam, jakbym cię mógł prosić, żebyś mi tutaj przekroił limonkę, to po trochę spryskam sałatkę. Myślę, że takie to rzeczy to bardziej gdzieś tam czasy szkolne. A tak naprawdę to nie, gdzieś tam jak zaczynałem trenować jako mały chłopak, to wiadomo, może nie było to tak jak teraz, że się dba, dobra, dzięki, że się dba tak o dietę jak teraz, kiedyś tak nie było. Natomiast gdzieś tam zawsze człowiek starał się w miarę normalnie odżywiać, bo wiadomo, że to było ważne. To jest dla sportowców ogólnie ważne, nawet to w tym najmłodszym wieku. Mhm. Łukasz, powiedz mi tak, ile takich hot dogów byś był w stanie zjeść? Powiem ci, że bardzo ciekawe pytanie. Jakbym miał odpowiedzieć na teraz, to jednego, ale jak będę głodny, to myślę, że z 2-3 bym zjadł, bo naprawdę, naprawdę ładnie wyglądają. Ja myślę, że przygotujemy właśnie takiego jednego, ale porządnego. Pamiętaj, w hot dogu najważniejsza jest bułka, parówka i sos. Dobra, czyli od środka mam kroić, tak? Może być. No to jedziemy. Będę miał przynajmniej nóż, którego dotykał sam Łukasz Sierpina. Mamy wszystko przygotowane. To teraz najważniejszy chyba składnik, co? Parówki? Jeżeli chodzi tutaj, w parówce jest tylko mięso z indyka. Rozumiem. Nie mamy żadnych innego mięsa. Mięso z indyka cechuje się, że jest niskokaloryczne, zawiera białko bardzo przyswajalne, dużo fosforu, żelaza, potasu i dużo składników mineralnych zalecane dla sportowców, małych dzieci. Ja wiem, bardziej mi chodzi właśnie w tą stronę, że jak się idzie do sklepów, no to jak czyta się skład parówek, no to tam jest mięsa 50%. Myślę, że tutaj tego mięsa jest zdecydowanie więcej. Tutaj jest samo mięso. Myślę, że najpierw nałożymy sos, żeby nam nie sałatka potem się nie zgubiła. Dobra. Teraz włożysz swoją sałatkę. Okej. Bardzo proszę. Chyba trochę się tutaj
wspomogę palcami, myślę, że nie będzie jakoś z tym problemu. Dobrze, wiesz co, Łukasz, ja jeszcze tutaj mam musztardę. Dobra. Damy tam troszeczkę. Okej. No już ten hot dog wygląda nieźle, ale przed nami najważniejszy chyba składnik. Oczywiście, 100% parówka. My tutaj użyjemy 3 sztuki. Na taką bułę musi być. Kogo byś nominował, żebyśmy mogli użyć naszych produktów ze strefy Indyka? Wiesz co, powiem Ci szczerze, że mam kilka pomysłów, natomiast fajnie by było, jakby to kibice zdecydowali, kogo by chcieli widzieć w następnym odcinku, w następnej serii do stworzenia jakiegoś fajnego dania. Dobrze, Łukasz, niech kibice napiszą w komentarzu, kto ma być następnym razem i gotować ze mną strefę w strefie Indyka z produktów firmy Łukasz. Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej.